Szanowni Państwo, jestem dzisiaj tutaj w Pińczowie na giełdzie rolnej, gdzie miałem okazję rozmawiać z wieloma rolnikami, którzy przyjechali tutaj ze swoimi produktami, warzywami i tym, co wyprodukowali przez cały rok swojej ciężkiej pracy. Nie może być tak, żeby w mediach mówić powszechnie i straszyć naszych polskich konsumentów, że pietruszka jest po 20 zł. Jak zobaczą Państwo na tym materiale, pietruszka jest na giełdzie u rolnika po złotówce, po złoty 50 zł w najlepszym razie. To kolejny raz pokazuje, że musimy zrobić porządek z handlem w Polsce. Dzisiaj markety, supermarkety, które w większości przypadków pochodzą z obcego kapitału, wywodzą się z obcego kapitału, sprzedają produkty importowane, nie zaopatrują się u polskich rolników. To doprowadza do sytuacji, że polscy rolnicy nie mają gdzie sprzedać swoich produktów we własnym kraju. My musimy to zmienić. Każdy market ma mieć obowiązek zaopatrzenia w artykuły rolno-spożywcze lokalnie, w powiecie, w którym znajduje swoją placówkę. To oznacza, że sprzedawane pieczywo, wędliny, warzywa co najmniej w 50% powinny pochodzić z regionu, w którym dany market sprzedaje swoje towary. Dlaczego to jest takie ważne? Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę, jak kiedyś wyglądał nasz model rynkowy. Nasz model rynkowy dawniej opierał się na małych, lokalnych, rodzinnych sklepach handlowych. Właściciel tego sklepu jechał rano na giełdę, taką jak tutaj. Kupował warzywa, owoce, wszystko, co chciał w sklepie sprzedać. Jechał do piekarni, kupował pieczywo, jechał do masarni, kupował dużo wędlin, które później sprzedawał konsumentom i tak dalej. To powodowało, że taki mały sklep, zaopatrując się lokalnie, dawał miejsca pracy innym przedsiębiorstwom, przetwórniom, okręgowym spółdzielniom mleczarskim. Tam pracowały osoby, osoby pracowały w transporcie. To wszystko obsługiwane było przez księgowe, przez banki, przez stacje paliw, które tankowały te samochody. Do masarni, do piekarni, do okręgowej spółdzielni mleczarnej rolnicy dostawali swoje towary. I układ był zamknięty. To były takie małe gospodarki, w których krążyły pieniądze od konsumenta do producenta, do każdej jego kieszeni, do pracownika. Dzisiaj tego nie ma, bo przyszedł market, małe sklepy lokalne upadły, market zaopatruje się centralnie lub poza granicami kraju i to powoduje, że nasi lokalni producenci, rolnicy nie mają gdzie sprzedać towaru. Ludzie zostali zwolnieni. Tylko w jednym roku w naszym województwie świętokrzyskim upadło 800 małych lokalnych sklepów. Proszę Państwa, to jest 3000 miejsc pracy. 3000 bezpośrednich miejsc pracy. A gdzie gospodarka pośrednia? Gdzie te miejsca pracy, które nie były stricte związane z tymi małymi sklepami lokalnymi? To ma ogromny wpływ na naszą gospodarkę i my musimy w przyszłej kadencji zrobić z tym porządek. Markety zostały już opodatkowane, mają nadpłacić polskiemu budżetowi ponad 12 miliardów złotych. Od przyszłego roku będą płacić regularnie podatki od obrotu. Do tego jeszcze musimy doprowadzić, żeby zaczęły zaopatrywać się lokalnie u naszych producentów, naszych małych firm, naszych lokalnych producentów, jak piekarnie, mleczarnie, masarnie i tak dalej, i rolnicy. Do tego będziemy chcieli doprowadzić, a ja będę z determinacją dążył, żeby przekonać do tego premiera i ministra, żebyśmy wprowadzili właśnie takie rozwiązania. Dziękuję bardzo.